Samorządy to przede wszystkim ludzie, bo jesteśmy najbliżej mieszkańców. Stąd taka formuła, żeby z jednej strony być w całym kraju i prezentować postulaty ruchu samorządowego na forum ogólnopolskim, bo często mamy wspólne problemy, ale też chcemy być blisko ludzi, rozwiązywać wspólne problemy, które nas gdzieś łączą, które są wyzwaniami. Stąd decyzja, żeby w ramach regionu opolskiego również ludzie stąd byli razem i w ten sposób walczyli o to, co najważniejsze w Warszawie i również u siebie, bo przecież możemy podejmować lokalne inicjatywy. Mamy bolączki, mamy potrzeby inwestycyjne, mamy chęci, a czasami po prostu wymieniamy się doświadczeniami i w ten sposób sobie pomagamy. No i tak to na tym polega, że samorządowcy podglądają każdy z siebie. Ja muszę przede wszystkim zaskoczyć wszystkich. Ja przyjechałem tu zobaczyć wasze Muzeum Piosenki. Byłem w amfiteatrze, w którym nie byłem już 25 lat temu. My budujemy też muzeum na terenie Opery Leśnej. Chciałem zobaczyć, jak wasze funkcjonuje. Kapitalne multimedia, kapitalna ścieżka edukacyjna dla młodzieży. Muszę powiedzieć też studia nagrań i tak dalej. No też mnóstwo piosenek, które były wykonywane w Sopocie. Coś fajnego. Ale z drugiej strony przyjechaliśmy, bo są zagrożone środki KPO. Rząd polski stara się ten bankomat z pieniędzmi wysadzić w powietrze. Zamiast wbić tam PIN-kod, który się nazywa demokracja. Ten prosty PIN-kod by otworzył te pieniądze. Niestety polski rząd o tym nie pamięta. Samorządowcy to nie tylko barwy polityczne, to po prostu reprezentacja konkretnej idei działania na rzecz ludzi, blisko ludzi, rozwiązywania tych problemów, które są blisko nas, a nie gdzieś tam w Warszawie delegowania i pytania jednego czy drugiego prezesa, czy my możemy sobie trawnik posadzić, albo czy możemy drzewo gdzieś tu posadzić, więc nie tędy droga. To jest właśnie to, że my współdziałamy, rozwiązujemy dylematy, problemy, które są. Podobnie w każdej gminie, w każdym mieście w Polsce są, więc tym bardziej to nas zbliża. A kto, jakie ma barwy polityczne, to jest druga rzecz, bo przede wszystkim łączy nas myślenie po prostu o naszych wspólnotach. Dlatego my jako samorządowcy chcemy bronić demokracji, chcemy bronić samorządności i chcemy też przymusić przyszły rząd, wszystkie przyszłe partie opozycyjne, które wygrają wybory, do tego, żeby wrócić do decentralizacji, żeby budować właściwie państwo polskie, które jest pięknym, wielkim państwem na zasadach demokratycznych, samorządności, praworządności. My oczywiście myślimy o swoich samorządach. Dzisiaj mówiliśmy o walce o Krajowy Program Odbudowy, żeby wreszcie te pieniądze, które od półtora roku czekają, trafiły do Polski. 800 miliardów złotych czeka na to, aż PiS zgodzi się łaskawie je przyjąć dla nas wszystkich. Ale w tym roku najważniejsze są oczywiście wybory parlamentarne, te, które będą jesienią. Tam trzeba po prostu powalczyć o Polskę demokratyczną, Polskę wolną, Polskę w Europie. Nie Polskę ze wschodu, nie Polskę zarządzaną przez jakiegoś tam prezesa, lidera jakiejś partii czy formacji, ale Polskę, która słucha ludzi, która szanuje kobiety, która myśli o rodzinach i która widzi nas po prostu w Europie. To, że my jesteśmy w Unii Europejskiej od tych kilkunastu lat, przy tym mogliśmy korzystać ze środków przedakcesyjnych, to, żeśmy wybudowali wolną gospodarkę, zlikwidowaliśmy korupcję w Polsce, to są tak wielkie sukcesy, których nie możemy stracić. Stąd też nasza jedność samorządowców, którzy jeżdżą po tej Europie, po świecie, obserwują to wszystko, obserwują też te złe przykłady i wiedzą, że po prostu tego nie możemy spieprzyć, po prostu tego nie możemy stracić, musimy o to zawalczyć. Panie prezydencie, jeśli te pieniądze będą, to rzeczywiście samorządowcy nie siądą tak jak obecnie politycy partii rządzącej i się po prostu nie pokłócą o nie. To jest chyba takie najważniejsze, jak to zrobić, bo padały tutaj piękne słowa pod tytułem my współpracujemy. A proszę zobaczyć, że ZIT-y w Polsce powstały, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne, gdzie się kilka albo kilkadziesiąt samorządów musiało dogadać i podzielić tymi środkami finansowymi. I to się stało. To zaprowadził Jan Olbricht, eurodeputowany. Urzędy marszałkowskie, te normalne, które mówią, że każda gmina musi być beneficjentem środków unijnych, że nie może być obszarów białych plan dla środków unijnych. Tak jest chociażby u nas na Pomorzu, pewnie tu jest też tam w Polszczyźnie. To są normalne podziały środków unijnych, bo to nie może być rabunkowa gospodarka. Te środki unijne muszą być wędką, która wytwarza dodatkową wartość i to jest najważniejsze.